byli zawsze po naszej stronie. Osobiście wierzę, że nas nie zostawią. Ale można sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie tylu z nas dzisiaj się tutaj zgromadziło? To musi, proszę Państwa, wybrzmieć. Rozumiemy, że analizy, rozumiemy, że due diligence, rozumiemy, że audyty muszą trwać. Rozumiemy, że nowy rząd, w którym pokładamy tak dużą nadzieję, ma w tej chwili mnóstwo innych problemów. Ale nasze problemy nie zniknęły. Nasi przyjaciele z całej Polski, którzy przyjechali tutaj dzisiaj nas wesprzeć, doświadczają z dnia na dzień sytuacji, z którą borykają się od wielu lat. To nie zniknęło, to trwa dalej. Dlatego, drodzy Państwo, zwracam się z tego miejsca do naszych przyjaciół, parlamentarzystów, do pana wojewody, do kandydatów, do władz samorządowych, którzy za chwilę będą startowali w wyborach. Nie zapominajcie o nas. Udzieliliśmy wam kredytu zaufania. Uwierzyliśmy wam. Wiemy i mamy nadzieję, że tej wiary nie zawiedziecie. Dlatego, że nasz niepokój jest z nami cały czas. Wygrane wybory 15 października, które dla mnie osobiście są źródłem ogromnej satysfakcji i ulgi, nie załatwiają same z siebie problemów, z którymi się borykamy. Dlatego, drodzy Państwo, apeluję i bardzo proszę, nie zostawiajcie nas i dokończmy razem te działania, które pozwolą przywrócić nam spokój. Przede wszystkim rzetelne konsultacje, przede wszystkim analizy oparte o rzetelne parametry i dobrą legislację, która pozwoli nam wszystkim funkcjonować w przyjaznym otoczeniu i w poczuciu, że nie zostaniemy okradzeni. Dziękuję.